Witam Was w kolejnym odcinku z Margonem z Legionu. Witam Was serdecznie, moi kochani widzowie. Witam. Witam, witam i o zdrowie pytam. Jesteśmy sobie właśnie w pizzerii, gdzie na 52 już tyram sobie duchy kopalniane i inne wdowce piwnicze. Dodamy sobie to wszystko, to całe dziadostwo. Dodamy i nie pytamy o nic, tylko szybko, szybko to tyramy. Przy okazji itemki lotamy. I się expem zachwycamy. Widzom subiki proponujemy i dobre filmiki dajemy. No, taki ze mnie jupiterowy raper. MC Ali. That's right. No, spoko, fajnie, że tych zwyklaczków nam lota trochę. Będzie na ulepszenie zbrojki na 5-5, którą sobie już zakupiłem. Dobra. I rzemiosło. Ulepszanie. Gdzie jest zbrojka 5-5? Jest i ona. Odpalamy sobie wszystkie śmieciochy. Oj, to dało dużo. Te zbrojki dały dużo, co mnie bardzo cieszy. Ulepsz, hyc. Czy dobijemy tymi itemami do 5 poziomu? Niestety nie. Niestety nie. Zabraknie dwóch itemków. Kurczę, dwóch itemków zabrakło. A szkoda, szkoda. No nic, trudno się mówi, ale na 55, jak już dojdziemy na koboldy, na pewno mieć będziemy wystarczającą ilość zwyklaczków. Jak nasz kompan? 57 level już ma, kurde. No ładnie nas wyprzedził. Ładnie nas wyprzedził już. Może, nie wiem, poszedłby na jakiś spacer czy coś porobić. A nie, tak, kurde, tyra to wszystko. 57 z błyska skarpa, oj, ładnie, ładnie poleciał z expem. Pewnie ściga się o ten setny. No nie powiem, że jest to mała motywacja, żeby ten setny wbić. Taki legendarny hełmik eventowy. Fajna, fajna rzecz, fajna sprawa. Dobra, ale my sobie odbieramy teraz nagrodę z pizzerii. To powinno dać nam mniej więcej 54. No i wbijemy się na koboldy zaraz. No 53, dało nam to cały level. Ok. Chodźmy teraz na 53 właśnie na koboldy. Na koboldy polecimy. I ziup, wskakujemy. Lecimy sobie, lecimy. Muzyczka jest jakaś puszczona w tle. Dla was. Dla mnie jest inna, bo niestety ja mam puszczoną taką, gdzie prawa autorskie by mi wyskoczyły. A tak to wam puszczam jakieś MCS-y. Fajne. Które sobie w sumie zaraz sam puszczę. Czekajcie. Klikane mamy muzyczki jakieś. No i są koboldy wyczekiwane przeze mnie XP. Przydałby się lotfiltr teraz, co by niszczyło nam strzałki z automatu i potki, co by móc po prostu to tylko przechodzić na szybko, zbierać zwyklaki, no i zwyklaczkami oczywiście ulepszać nasze ekwipunki. Jest i unikat pierwszy z koboldów, szybko nam wypadł. Hyc, hyc, cyk i skakujemy dalej. I hyc, i kolejny expik. Pięknie, pięknie. Teraz trzeba będzie znaleźć tą całą karteczkę od zakonnika. Jest, kartka wetknięta w skałę. Bo zawsze zapominam o tej kartce cholipka. A to zawsze jest troszkę expa za free. Jak się odbierze quest z zakonu, to zawsze jest to jakaś tam pomoc w expie. No plus oczywiście samo wybijanie koboldów, prawda? To też jest fajny expik. Zaraz 55 będziemy wbijali i nowy ekwipunek będziemy zakładać. Co nam da już, no dużo, dużo nam da ten ekwipunek. Czy jest jakieś ekspowisko, na które byśmy się udali tak to na tym 55? Wiecie co, chyba teleport do Andarum by nam się przydał jakiś. Cholipka, no. Zapytam na klanie, czy ktoś ma. Ma ktoś poratować typy do Andarum?
Zapytam, czy ktoś ma poratować teleportami właśnie i Andarum, i na kwiatki, bo one przydadzą się nam niedługo. Niedługo nam się przydadzą te teleporciki. Rzemiosło. Ulepszanie. Zaraz nam podeślę kompan, także świetna sprawa. I ulepszamy, ulepszamy. Całość? Tak jest, całość. I co my tu mamy? Dobra, damy w pancerz. Bo akurat pancerz się nam przyda na 55. Bo nie będziemy z magicznymi żadnymi przeciwnikami się bić, tylko wszystko to właśnie łowcy, wojownicy i tanskowie. Jak nasz kompan? 59. Podziemie jakieś. Nie wiem, gdzie on błądzi. O, dostaliśmy jakąś wiadomość. Polecam pioseneczkę, kurde. To się nazywało Centuries? Chyba tak, chyba Centuries. Tak, Centuries. For Centuries. Wskakujemy sobie tutaj do groty, w której respi się on właśnie, w Overcturim. A my mamy 55. Czekajcie, odpiszę tutaj. Odpalamy sobie punkcik w intelekt. O, dostaliśmy wiadomości. Kurde, sporo wiadomości podostawaliśmy. O, właśnie, dostałem też informację, że dostałem teleporty do Anda i na kwiatki. Także dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. W sumie na tym 55 mógłbym już... mógłbym coś już pokminić z lepszymi ekspowiskami niż kobolody, bo tutaj to już jest easy, jak sami widzicie. No i tak, planowo, tak jak już wspominałem, wbijanie tego paladyna na 190, 180, 190 mniej więcej, bo chciałbym ISK pobić i mieć taki level właśnie pod Marlot, może nawet Demonis by się ogarnął na ten level, jakby się klanowo jakoś biło czy coś. Dobra, napisałem tutaj, że jakby jeden z kompanów miał jakieś śmieci do XP na paladyna, na wyższe levele, to bardzo chętnie bym przygarnął, kurczę, bardzo chętnie bym przygarnął. Później mogę zapłacić za tej itemki, jak troszkę zarobię. Chociaż nawet z tego złota, które mam teraz, mógłbym popłacić za itemy. Tylko no, jak widzieliście... Bo jak sami widzieliście na aukcji, jeden heroik 10 M kosztuje, to ciężko troszkę, trochę ciężko. Cieszę się, że ogarnąłem te kilka heroików w tym pokoju. I tak teraz skminiłem, że wziąłem na 60 broń i od błysku, i od ognia. Także kurde, troszkę zwaliłem. Bo oczywiście będziemy ekspili tylko w tej od ognia i w ogóle ta broń na 65. Dobrze jej nie ulepszałem, bo mam... no nie będę jej nosił, nie będę jej nosił, no bo tą na 60 heroiczną sprzewa będę nosił. I na 69 później z kostka od zimna, także sobie zrobimy akurat dwa razy umki. Ale dobrze, że mam tarczę, zbrojkę, to wszystko się będzie nosiło oczywiście. No bo raczej nie ogarnę nic innego, chyba że jakieś, nie wiem, unikaty z guplany czy coś takiego. Dobra, hyc. O, dostałem jakąś znowu wiadomość z tego, co tu widzę. No my zaraz 56 na tych kobolodach. Teraz zobaczymy, jak nasz kompan tam ma, który level. 60 już, o, w Nidhal jest. Ciekawe, co będzie robił. Pewnie questa do Nidhal na TP. Pewnie tak. To jest bardzo możliwe, chociaż może questa do Tuzmer. Właśnie, kamyk do Tuzmer sobie chyba kupię, wiecie co? Kamyk do Tuzmer i jakieś kamyki do Idhan, bo dalej w sumie nie zrobiłem tych zakupów za SL-ki, które planowałem.
Także zobaczymy jeszcze zobaczymy, ale na pewno Kamekido i Tchan się pojawią w ilości kilka, ilościach. No bo i na tej postaci się przydadzą, i na drugiej, na której będziemy, tak jak już wspomniałem w poprzednim odcinku i jeszcze wcześniejszym wspomniałem, że będziemy kontynuowali tutaj serię kolekcjonera legend. O, tutaj kolejną wiadomość dostałem. I wbijamy sobie do groty następnej, gdzie już nam się kolejne mobki respią. Fajnie, fajnie. Szybko to idzie, kurczę, szybciutko. No ładnie, ładnie. Też wpada ten exp po 6% za grupeczkę. No i widzicie, bez błoga expimy, nie? Expimy bez błoga, także jakbym teraz założył błogo, to mógłbym iść na jakieś lepsze expowisko jeszcze. W sensie trudniejsze, z wyższymi levelami. Bo co EQ mam nie najgorsze, bo ulepszone w kilku elementach. Będę musiał sobie na 65, kurczę, zacząć ulepszać powoli, też itemy. Chociaż też na ten 55 sobie ulepszę zaraz pierścień, myślę, pierścień na szyjnik będę ulepszał. Bo chociaż na 65 nie mam co ulepszać tych itemków, na pewno nie pierścień, bo na 70 będę już miał heroiczny pierścień z tchórzem. Także na 65 raczej ulepszać go nie będę. Zaraz zobaczymy, gdzie nasz kompan. Uroczysko. Gdzie on leci do uroczyska? Pewnie do Karkahan. Robi kłościki. To byłoby w sumie dość logiczne. Mamy 56. No myślę, że tak do 58 to na koboldach na spokojnie powinniśmy polatać. Myślę, że no, to jest takie minimum. I dobra, wbijemy sobie jeszcze wspólnie teraz 57. I zobaczymy, jak będę wbijał 58. No bo no ja wiem, że można sobie tak polatać, poekspić i pogadać o wszystkim i o niczym, ale też przy okazji będę ogarniał sobie na innych kartach dodatkowe pierdółki na tą postać, typu jakieś kościki będę szukał, co zrobić, jak zrobić. Przy okazji sobie doładuję esełki, żeby kupić właśnie kamyczki, żeby kupić kamyczki. O, właśnie napisał mi gracz o niku Małolat, któremu już bardzo dziękuję za to. Napisał mi, że ma dla nas butki z kościeja, że nam wysłał buty z kościeja, także super, dzięki piękne. A my sobie zaczniemy ulepszać niezbrojkami. Niezbrojami, bo nie wiem, czy tej zbrojki na 65 też nie będę ulepszał, więc warto by było mieć zbrojki pod to ulepszanie, bo wtedy ona ulepszy się szybciej, rzecz jasna, prawda? Dobra, to w sumie będę ją ulepszał na tą na 65. To zacznijmy to robić. No widzicie, jak zbrojkami to ładnie wskakuje. Cyk, okej. I kolejne zbrojki pakujemy. Hyc. Prawie czwarty level. Czwarty i teraz lecimy do piątego. Hyc. Super. Jest piąty, tak, kontynuacja i mamy absorpcję, odporność, trutę, siłę. Damy sobie siłę. Zaklnij. Ekstra. I wracamy do naszej tarczy. Do naszej tarczy. No bo tak jak powiedziałem, broń w sumie zaraz będę sprzedawał, gdzieś ją wywalę do jakiejś tuni czy coś. Bo jednak tą heroiczną będziemy nosili z przewodnika, także bez sensu mi jest pakować cokolwiek w tamtą. Piąty poziom i co tutaj dostaliśmy? Odpowiedź na ogień, błyskawice. To dajmy sobie, czekajcie, ona jest na 65. Co ja będę ekspił? Dobra, dajmy na błyskawice, powiedzmy, że błyskawica. No i tak liczy się to, że te cechy dostałem. Te cechy dostałem, to jest najważniejsze. No i mamy 57 już, super. Dobra, i zaraz wbijamy sobie 58, także odpalam znowu nagrywkę. Odpalamy znowu nagrywkę i wbijamy zaraz 58. Hyc! Jest i on, jest i 58 levelik. Także myślę, że 5-9 tutaj jeszcze posiedzimy. Co bez 60 zejść? Wrzucam na stronę klanową mapki z respami herosów, serwer, wybierzcie tego wszyscy i róbcie potem kolejne postki. Właśnie, to jest bardzo ważna rzecz, kolejne postaci, no bo tu jednak ja wbijam tą postać, teraz głównie na niej się sfokusuję, ale później muszę szybko zrobić drugą postać, co by kontynuować serię, kochani, co by kontynuować serię dla was.
punkcik damy w siłę. Mamy 7 wiadomości do odebrania. Okej, okay, dobra. Umiejętności, bo trochę ich nam przybyło. Dajmy tak. Tak, SA na pewno. A co tutaj? To uderzenie tarczą. Nie. Okrzyk też nie. Unik. To sobie dajmy. Może tak i tak. No w sumie to jest dobry secik. 58. W sumie mam ile questów do oddania? No 2. Dobra, to chodźmy je oddać. Jak nasz kompan. 60. Las dziwów, czyli robi teleporty teraz chyba. To chodźmy do Nidhal. Chodźmy do Nidhal. Wracamy z tego ekspowiska. Zobaczymy sobie, co tam na poczcie słychać ciekawego. Trochę mamy śmieci do sprzedania. W sumie nie do sprzedania, tylko do pozbycia się. 59 jest. Hej ho. Mamy to. I skrzynka. Ohoho, co tu jest? Czapa na 165, buty na 69 z kostka, super. Tarcza na 69 z kostka, też unikatowa, przyda się. No i dostaliśmy tutaj trochę teleportów, super. Przyda nam się. 10 tepów na kwiaty, jak najbardziej. Trochę tepów na Andarum, również się bardzo przyda. No i został nam jeden level, kochani, do wbicia 60. Mhm. Zaraz będzie w ogóle przywołanie na kolosa. Będzie przywołanie na kolosa Regulusa. Dobra, wrzućmy sobie to i wyjmijmy sobie to na 69. No, jak sami widzicie, ekwipunek powoli się robi. Robi się. Wrzućmy sobie nasze itemy na paladyna. Tu mamy zwyklaki do ulepszania. Tu tarcze, to jest ulepszone, ale to się nam nie przyda, kurczę. To się nam nie przyda. Na 65. Trzeba będzie sobie kupić kolejne itemy. Dobra, a właśnie, i unikaty jeszcze sobie wrzućmy do depozytu tam do ostatniej stronki, bo jednak później nam się przyda ich trochę, jak będziemy ulepszali sobie nasz ekwipunek już na wyższych levelach. To trochę tych unikatów tu będzie zawsze, ok. To się przyda tu. Zróbmy sobie tu porządek mały, tak w sumie. Dobra, to tak. Tak, tu mamy to, to sobie wrzućmy tutaj, coś stąd nic, stąd też same śmieci, dwa podki heroiczne i lecimy stąd, i będziemy sobie wbijali zaraz 60 levelik, tylko, a nie, właśnie, jesteśmy tutaj, to weźmy sobie przy okazji kolejnego questa, mianowicie na teleport do Nidhal. Co by szybko to zrobić? Później. Jest i on, burmistrz Filemon. Siema. Odzyskaj. Tak, zrobię to. I idziemy teraz do Alvara, żeby z nim szybko się rozmówić. I na 59 myślę, że to jest dobry pomysł, żeby odpalić Bogo z pancerzem, z HP i no, pancerz cechy SA. Właśnie to Bogo unikatowe, które dostajemy. I pójść na Andarum. Pójść na Andarum, gdzie poekspimy sobie troszkę. Idziemy sobie tylko tutaj tylko szybko do Alvara. Zobaczmy itemki. Coś stąd nam się przyda? No nie, 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 nic się nam stamtąd nie przyda. I Alvar. Okej, tak, super. Andarum, lecimy. Lecimy i ekspimy, kochani, Są śnieżne tygrysy i właśnie na ostatnią mapkę z tymi tygrysami się udajemy. Są tu jeszcze strażnicy Andarum, z których możemy również unikaty polotać. Tarcze unikatowe na 70, także jest to też fajna opcja. No i też zwyklaki jakieś, jak nasz kompan. Dalej 60, płaskowy szarpan. No gonimy go, cholera, gonimy. Co prawda on teraz robi questy, ale ja jednak jestem zdania, że setny idzie zrobić bez questów, bez teleportów. A w razie czego to zawsze jakieś teleporty na użycia się ogarnie. Tak, to jest moje zdanie. Oczywiście poza teleportem do Tuzmer, bo Tuzmer teleport jest no, ważny. Ważny teleport, ale zrobimy to sobie później, jak już trochę odskoczymy z expem od innych, żeby nam się przypadkiem nikt tutaj nie wbił na ekspowiska nasze. Dobra, przechodzimy to sobie też równie szybko. Hyc. I dalej przechodzimy. No i tutaj zobaczmy, stawmy czoło tej grupce. Mały sprawdzian, hyc. Easy, naprawdę będzie easy. Jak trójka mi zabrała tylko tych kilka procencików. Co prawda są tam też czwórki, ale jednak jestem spokojny o to. Jestem o to spokojny.
No i zwykłe kaczki nam latają. Także no świetnie, możemy w sumie zacząć sobie ulepszać też broń. Boże, broń. No w sumie broń na 69, może chociaż plus 1 ją ulepszymy. No bo tak to te zwykłaki będą się marnowały, to bez sensu troszkę. W ogóle ciekawy jestem, jak tutaj szybko będziemy expić na tych tygrysach i tak dalej. Dobra, konfiguracja, co ważne, bo tego nie robiłem nic. Zapisz. Super. No i teraz będzie nas pytało o tryb walki oczywiście, tak? Jak będzie nas mob atakował, co jest dość ważne, myślę. Znaczy, ja i tak expię teraz wszystko na F, więc żaden to problem dla mnie. Ale później może się nam to przydać, żeby nam przypadkiem F nie dało na jakiejś ważnej grupce, gdzie będziemy musieli coś zbić od łowcy, a nas zaatakuje albo od maga będziemy musieli zacząć, a zaatakuje nam w walce od wojownika. No i wiecie, dętka wtedy. A czas to, kurde, czas to pieniądz, czas jest ważny. Stare ruiny. Czyli kolega robi teleport do Tuzmar chyba. Chyba robi teleport do Tuzmar teraz. No i my postarajmy się w tym czasie go przegonić z levelem. Dobra, już zaraz będzie 60, a na 60 koniec odcinka, kochanie, koniec odcinka, ale jeszcze odziejemy naszą broń świetną. Jak to wygląda? 310, 325 i 0,16. No ta, którą założyliśmy, jest lepsza, chociaż niewiele, kochani, niewiele. Jakbyśmy tą na 6,5 ulepszyli, jest i unikatowa tarcza, o cholercie, ale cudownie. Na paladyna, świetna rzecz, świetna rzecz. Lepsza niż ta z kostka, mi się wydaje. Chociaż no ta nowa daje SA też, co jest ważne. No to chyba ta nowa będzie lepsza. Ale się wydarzyło przyjemnie. No przyjemniacko nam wypadło. Hyc i kolejna grupka. No, ale heroiczna broń jak najbardziej spisuje się. Spisuje się na medal. I jest i unikatowa czapka. No superancko na 70 ekstra. No to czemu ja mam czapkę na 35? Halo, halo, co tu się stało? Stanęło się. Czy ja nie kupiłem ani razu czapki poza tą na 35? Czekajcie, 5-5, 5-5, 4-5, 5-5, 5-5 i 5-5. No to ja mam duże braki w ekwipunku, a i tak idzie to wszystko naprawdę na easy. No to nieźle. No to nieźle. No ale dobra, kochani, 60 jest przebity. Ja sobie ekspię dalej. Ekspię sobie dalej. No a was oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka. Dostaliśmy od Małolacika kolejną wiadomość. Także sobie wszystko to przejrzymy już w kolejnym parcie z Legion, ze świata Legion. A wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Nara!